Halo, halo, dzień dobry. Czy mnie słychać? Chyba jo, chyba jo. Fajnie by było. Siemanko, dzień dobry, witam was na tej spoconej niedzieli sponsorowaną przez Rexone. Dzisiaj zasiadamy do Toy Story, do Grucucha i do Chłopaków Nie Płaczą. Więc... to będzie bardzo długi dzień. Siemanko Kuba, siema Grabasz, a już chciałem obrazić? Co chciałeś obrazić, że co? Ile można czekać? Ile można czekać? Tak? Trafiłem? Zrobimy jedno podejście do szpona. Jak się nie uda, to ja ostatnio po streamie siedziałem godzinę. What the fuck is this piece of shit? To ja ostatnio siedziałem godzinkę, siemano Kajko, i dosłownie udało mi się go pokonać raz. Więc ja nie będę się nad chłopem spuszczał, jakkolwiek to brzmi. Spróbujemy jednego podejścia do niego, a jak nie, to lecimy z levelami u baza. No i obawiam się, że... ja pierdola! Że tam też najspokojniej nie będzie, nie? Lubisz się spuszczać nad chłopem? Ty akurat, Kuba, powinieneś o tym najlepiej wiedzieć. No to ten. Bardzo dobre rozpoczęcie streama. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kuba rikoszetem dostał. Ta, no, Kuba jakoś tak zaczął padać, wiesz? No takie bia. O, dobra, nieważne. Nie bydlimy w to. Co do Grabasz, twojego pytania na Discordzie nie obejrzeliśmy Kota w butach, bo Patrycja poszła o 21 spać. Ja oglądałem serial The Bear, ten niedźwiedź, i ten serial ma odcinki po 30 minut. Patrycja spała już, jak odcinek leciał 10 minut, więc nie doczekała Kota w butach, a ja nie chciałem bez niej oglądać, więc nadrobimy. Aj, zapomniałem o tym. Taka sytuacja na rejonie, że tak powiem. Aj, shit! Widać, że chłop nie grał. Ale trochę też mi nie zależy, bo mam ten kodzik następny, nie? Więc jak się nie uda, to w dupie dam. Ale w końcu mam to fajne uczucie, że ej, może się coś uda sprogresować dzisiaj, nie? Znaczy i tak się uda, bo będziemy u Seeda na chacie, więc... tylko się obawiam, że tam też będzie coś giga spoconego, nie? Coś dzisiaj znowu siądzie na dupsko i będę siedział nad tym 80 lat. Ała, kur... Ale jak użyjesz kodu nie pokonując klawa, to ja się tego nie uznaję, coś jak... no dobra, coś od tego jednego bossa, to ja tam mam w pompie gość, tym bardziej, że ja go sam pokonałem, bo przecież grałem po streamie, żeby was nie męczyć. Specjalnie to zrobiłem, ja się poświęciłem, siedziałem godzinę po streamie, próbując go pokonać. Ty mi piszesz, że mi go nie zaliczysz, gagatku. Już ty co... kurwa... wszystko dla widzów, a ten... Cześć, jestem tu nowy. No, to jeden level w tą szybę, no siema Minker. Nie zawierających alkoholi? To jakich? Monsterów? Uzależniono od cukru jesteś? Au! Nie no, świruję. No ja myślę. Ajajaj. Kurwa, jak widzę te levele, to się słabo robi, nie? W sensie, powiem wam, że... nie no, nie ma. To jest ostatni kot, jaki jest w grze później, Kuba. Później trzeba 6 leveli przejść na 5 życiach. Więc ja stałem, że jakiś będzie giga spocony i się zasrał dzisiaj znowu, nie?
Wiesz, całe ciężkie momenty w grach się trafiły i to się skumulowało, bo w tej historii jest ciężko i w Cetam jeszcze gram. A i Grocuk jest, nie? No to same creme de la creme po prostu prostych gierek, nie? Więc jest grubo ostatnio na streamach, nie powiem, że nie. A co tam u ciebie, siemanko? I właśnie, ja mega, mega mi się spodobała ta gierka, ale przez tego szpona jakoś ta ocena jest zachwiana, szczerze mówiąc. W sensie, jeżeli miałbym wystawić jakąś finalną ocenę gierce, to ten level ze szponem gdzieś tam by zachwiał tą oceną, nie? Siemanko, Laron, dzień dobry. W RDO? Co to jest RDO? Red Dead Online? Nie wiem. O, ty, widziałem, kurde. Przez moment chciałem powiedzieć, już chciałem powiedzieć, że jestem boomerem i nie znam nowych gierek. A tam jest co robić w tym Red Dead Online? Bo ja pamiętam, że ludzie od zawsze narzekali, że tam nie ma co do roboty. Że tryb zapomniany bardziej niż GTA 5. Kreatywny nawet palcami się pobawi. Jakkolwiek to brzmi. Oj! Na dupia. Dobra, udało mi się znaleźć tego spota. Yeah! No Rockstar włożył lachę. No właśnie, ja kiedyś oglądałem jakiś filmik na gry online, jak jeszcze head był, że właśnie Red Dead Online jest giga martwe i że oni nawet tego nie ruszają, nie? Siema panie Rambo, cześć, cześć, co tam? Witam, witam. Daszu, jak będziesz grał w Bonda, to ubierasz garnitur? Co ja, milioner? A nie? Żeby garnitur mieć? Dobra, to dresy wystarczą. Weź sobie kup taki ten, taki krawacik na gumce, jak w podstawówce. Teraz czekam na 20 lutego, by zapisać się na strój. A to chyba dosyć długotrwały proces jest, co? Bo ja odkąd pamiętam, to gadasz o stroju. Czemu ty jak grasz w kociucha, to w tych samych gaciach nie siedzisz? Znaczy ja dzisiaj będę siedział w tych samych gaciach po grocuchu i od razu biorę prysznic po, nie? Siema Zoro, dzień dobry, co tam? Więc na grocuchu będą te same gacie prawdopodobnie. Czemu ty jak grasz w grocucha, to w tych samych gaciach nie siedzisz? Aha, w tych samych gaciach. No chyba nie umiem. Ile czasu skończyłem nie mam mocnych, wiesz co, musiałbym podliczyć te czasy YouTube'owe, nie? Ale to też tam po cestumilowe biegi. Wiesz co, tam jest dużo takich momentów, że można się zgubić. Ja pamiętam, że siedziałem chyba godzinę na streamie w momencie, kiedy Wiolka i Max stali się tą taką kulą i po tej wyspie się latało. To ja pamiętam, że ja tam chyba z godzinę siedziałem, bo nie wiedziałem, gdzie mam lecieć, nie? Więc to na pewno nie było nic prostego, panie Zoro, tam niby kolejna gierka dla dzieci, a wiesz jak to bywa, nie? Muzyka tu już się prześladuje, nie?
No to trzymam kciuki tam, panie Miker, żeby się udało w końcu. Żeby słowo stało się czynem. Nienawidzę tej gry. No ja ci powiem, że właśnie Zoro, jak na początku byłem giga nią zajarany. W sensie patrzę, że ono tak fajnie naśladuje film i tak dalej, nie? A później patrzę, że to jest cały czas to samo i że oni nawet później... Wygląda jakby na początku się starali, bo mają czas, a później jakby to było zraszowane wszystko, nie? Więc takie dziwne trochę, nie? 10-letniego lat na Maćków... No, dokładnie. Przecież z GTA 5 jest to samo, nie? Przecież oni cały czas ciągną na tych... na tych shark kartach. No, gwiazdkę dostałem. Ale super. No, no, no. Ja pamiętam, jak na początku było GTA 5 i trochę grałem online i tam właściwie wszyscy robili questy, jakieś napady na banki, nie? A później odpaliłem z kumplem jeszcze raz GTA 5 po jakimś czasie. Bo wchodzimy na serwer po 30 minutach, bo wszystko jest zajebane mułem. Podlatuje jakiś koleś na jakimś kosmicznym speederze z Gwiezdnych Wojen. Rozpierdala nas we dwóch i tak stoimy i mam takie... Co to było? Więc no awful się zrobiło tam, nie? Jeszcze dwie misje były super. Tak, no dokładnie tak zrobiło, nie? Pierwsze dwa levele były innowacyjne. A potem, bo później jest cały czas to samo, nie? Ty, ja nie podniosę tego ziomeczka? Oj, panie Miyagi, to skupienia. No, czasami też, Miker, lepiej było zrobić solo napad niż z jakimiś randomami, którzy ci go psują, nie? Więc było i tak też. Hello! Jeden napad 10 razy solo, żeby hajs zarobić pewnie. Klasyczek. Nie pamiętam, jak grałem w GTA, od razu po remierze na PC. No, był mega fan z tego, no. Ja pamiętam, jak kumpel kupił GTA 5 na premierę, tam chyba na 6 płytach było, czy coś, nie? Co to było? No, 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 dokładnie, nie? Jak czasami widzę na Instagramie, mi się wyświetlają te reklamy Rockstara właśnie z szarkami GTA, ja mam takie, albo dodaliśmy nowy samochód, takie, ja pierdolę, kup szarkarda, go odblokujesz, takie awful, naprawdę. Dokąd to skręciło? Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, nie? Ostatnie podejście do tego levela i mam wyjebane jajca. Znaczy się co? Jak czytałem komentarze na YouTubie, tyle ludzi utknęło na tym levelu, że to jest masakra jakaś, nie? Ja jestem jedną z tych osób. Słyszę tą muzykę i mi się robi słabo, nie? Siema, Pirce. Ty drugie we mnie masz. Siemanko, co tam? Dzień dobry. Poksa ograna. Siemanko, Arbuzik. No już jejciu, dawno temu, wiesz? O dziwo pękły. Gdzieś są zapisy na YouTubie, wiesz? Tam na dole masz. Najbany jestem. W niedzielę o 11. Sounds good, man. I druha we mnie masz. Dziękuję. Mega Wilusio. A do kościoła idziesz dzisiaj, Pirce, czy nie?
taki nabuzowany. No powiem ci, arbuzik, że ta gierka jest gigambitna pod tym względem, nie? Nie wiem, czy ci nie będę musiał tego usunąć, Pirce. Bo niestety... No... Wiadomo. Ten boss jest nie do przejścia, nie? Autentycznie. No powiem ci, arbuzik, że ta giga jest... znaczy, że ta gierka jest gigambitna, nie? Tu jest tyle różnych leveli do przejścia, że głowa mała, szczerze mówiąc. Widmo, co nie? Z drugiej strony od baza, w sensie po prawej. No właśnie. Właśnie nie, bo tam jest ta linka, ja będę dostawał od niej damage. I podobnie, że taki chłop opisał, że jest taki pattern, że najlepiej trzymać wszystko po lewej stronie ekranu, żeby to w ogóle nie przeszło na prawą stronę, nie? Żeby cały czas trzymać baza. Ale spróbuję z drugiej strony mu teraz przypięto. A bo dobra, nie. Czy najlepiej trzymać baza po lewej stronie ekranu, nie przechodzić nawet na prawą, nie? I powiem ci, że coś w tym jest. No ja nie mogę, to jest... Idealnej postaci, ale w grze, czy... No powiem ci, że jest... Ciężko ogólnie grawasz, nawet tej po prawej ogarnąć. Jeszcze też chyba dużo czasu miałeś, nie? Na to. Ale pierdzielę tego bossa, nie? A może grabasz coś w tym jest, żeby to trzymać po prawej stronie? Za terapię w technikum? No jeżeli ci to pomagało, to najważniejsze. Tylko by to też na dłuższą metę działało, nie? Z prawej strony dzisiaj. Tak jak grabasz poleca. Zobaczymy. Aha, tu jest ten manewr, chyba że go można na prawą stronę przerzucić. Ale... To co ci tyle zajęło? Dobra, go przerzucę na prawą stronę. Przerzucę na prawą stronę. Dobra, to jest do zrobienia, ale... No... Ale mi już szkoda czasu na to. Szczerze mówiąc, już ostatnio jak poświęciłem 3 godziny na to na streamie, czy tam 2, to już mi szkoda czasu na tego bossa, ale grabasz dobry patent chyba obmyśliłeś. Z tym... uderzanym po prawej stronie. No, to by było kilka do zrobienia. No, ostatnim razem to go totalnym fartem pokonałem, bo go przygoniłem do ostatniego momentu. Że za nim pobiegłem.
Dobra, wpisujemy dalszy kod, nie ma sensu, nie? Jak ja bym miał tu dalej siedzieć znowu. Z czego i tak pewnie zaraz trafi coś giga spoconego, to się nie mogę doczekać. Warianty. No jest... Właśnie bardzo, właśnie myślałem, że tylko ja mam problem z kitu, ja czuję, że mam mokre pachy. Ja myślałem, że tylko ja miałem problem z tym poziomem, nie? Ale jak czytałem w internecie, to bardzo dużo osób porzuciło tę gierkę przez tego bossa, nie? Więc ja mam nadzieję, że to jest ostatni spocony boss w tej grze i że od teraz będzie tylko lepiej, nie? Let's go. Nie możesz walczyć ze szponem. Musisz poddać się szponowi. Ooo, szpon się poruszył. Siema Rakunci, dobry, co tam? Sid użył szpona, by podnieść baza. Chudy, starając się zatrzymać baza od porwania, złapał go za nogi i nie chciał go wypuścić. I został wyciągnięty. Tak. Pracka, nie dzieje się za dużo. No to witamy, dzień dobry, zapraszamy. Podwójna nagroda, tak było, no. Sid spakował zabawki do swojego plecaka i z złogorowym uśmiechem poszedł do domu się bawić. Czy grałem w to? Batman i Flash na NES-a. Pierce to będzie ogrywane na streamie, bo ja w to nie grałem nigdy, ale ostatnio kolega Grabarz tutaj polecił mi tą gierkę i ją zamówiłem, więc będzie nadrabiane. Dobry. Najwięc czasu spędziłem z tą wersją. Półsłupu Pantera brzmi mistycznie. Tylko porzucasz jedną, a później podpijesz drugą, znowu jojo. Ja powiem ci, że ja już nie mam głowy do tego, nie? Make your way across Sid desk. Aha, muszę przejść przez biurko Sida, tylko uważać na Sida, kiedy patrzę. Co polecałeś? Batman i Flash, czyli Monster in My Pocket, nie? Spoczy, Miker. Spoczy, spoczy. Ty drucha we mnie masz? No ja wiem! Dobra, tu są jakieś... No mam, kupiłem przecież. Przecież wysyłałem kiedyś grabasz na ten... Na zdobycze. Tylko ja kupiłem wersję nie Batman i Flash, tylko Monster in My Pocket, nie? Siema, Klausik. Nie no, tragedia. Ty dalej... Ja to kończyłem w 15 minut, jak miałem 5 lat. Nawet stary mi nie pomagał, bo już go wtedy w domu nie było. Siema, Klausik. Matko bosko, co tu się dzieje? Siema, Recuch. Miłego grania. Środkową nogą to przychodziłem, bonerem bożym. Dobra, tu tak. Ty, jaki level, ty! Znowu spocony! Non-stop damage się dostaje. Spoczy, spoczy, obczaję później. To jest kolejny level, którego się trzeba nauczyć na pamięć. To czy jest spocony siedzi w twojej głowie? No, no poprzedni boss był spocony i mówię to z ręką na dydlu, nie? Że poprzedni boss był spocony. Ja pierdola. Coś pękło. Chyba moja psycha. Dobra, tu jakieś strzałki jeszcze są, ty. Ja cię dupia. Dobra, tu się nie zatrzymywać po prostu. Strzałka. A nader strzałka. A jak ja mam to ominąć? Tego nie ominiesz bez damage'a. No, jak ja mam to ominąć bez damage'a? Ulala! 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 To będzie ciekawy poziom.
Spod słucha we mnie masz. Grocucha we mnie masz. Au! A mogę tu jakoś skoczyć wyżej? Nie. Ja bym chciał poznać ten level troszkę, nie? Chyba tutaj. Muszę się nauczyć omijać to, nie? Aha, i tak dostałem damage, ty z pompy, no to ci... Dobra, pierdolę, speedrunna robię. Ale najebane tego wszystkiego tu jest. Niektóre wydaje się, że są dużo lepsi, mniej spoceni, itd. Może. Lecz żaden z nich na pewno nie ma pojęcia, że ja skończę cię, wiesz, z biegiem zim i lat. To spocenie wiecznie trwa. Andy, no. Przepiękna postać. Ty, ale nie wiem, jak ja mam to przeskoczyć, nie? No bo... zobacz tej. Słuchaj, trzeba nagrać cover, grabasz. Aha, można przeskoczyć przez to po prostu. Sounds good, man. Siema, każda. No właśnie się udało. Nawet nie umiem wylecieć przez okno. A propos cytatów. A, tu się... Oj! Dobra, tu jeszcze nie było. Tu jeszcze nie było. Tu mnie jeszcze nie było. Gdzie jest baza rebeliantów? Gadaj! Siema, kasztan, to mi bije dzwon, bo... Ktoś ten... Pokonuje te demony na wieży. Kurde. W Dark Soulsach. Oj, to będzie ciężki poziom. Ja tak na serio trzeba go po prostu zapamiętać. I that's all. Ja cię kręcę, tu trzeba przebiec i nagle się zatrzymać, nie? Kiedy Dark Souls 2? Jak kupię wersję na PS3, wiesz, bez tego DLC spoconego. Bo te DLC, te Shular Sins, to jest jakaś parodia westernu, według mnie. Więc Dark Soulsy będą prawilnie z PS3 w 10 FPS-ach. A co? Na PC-taku. Wiesz co, ja nie wiem, czy by mi się PC nie dławił streamem i grą naraz, wiesz? Bo ja bym streamował z PC-ta, gdyby nie fakt, że on ledwo streama ogarnia. Serio. Ty, no chłop mi wleciał w nogi, ty. Optymistyczna wartość podana, to znaczy? Te 10 FPS-ów? Aha! No zapewne. Damy radę. No, demony były spoko bardzo, nie? Iha! Dobra, trzeba zapamiętać level 4, znaczy 3, 4, 2, 5, 5. To jest ostatni kod, nie? Od teraz trzeba przechodzić wszystko smooth do końca gry.
Oh boy. Aha, idealnie się załapałem, dobra. Ja nie mogę, no co jest ty? Siema, Agor, siema, siema, co tam? Yo, pęk, pęk, o dziwo, yo. Teraz jest kolejny kodzik z levelem Usidia, ale jest też ciężko, nie? To jest strasznie dużo oponentów na nasrane. I nasrane to jest bardzo dobre określenie tutaj, nie? Siema, Domiczek, wiesz co, bo... Jak się skupiam, to wyglądam jakbym srał, wiesz? Więc teraz są kolejne poziomy i okazują się, że będą jeszcze trudniejsze niż poprzednie, nie? Więc... Kompletnie nie mogę tego cuda tutaj wyczuć. Dobra. Jakie auty? Jak ja mam to przejść? Aha, wystarczy nie wskakiwać w to. Wiesz, bo tu czynnik stresogenny jest, dlatego. Ja to wiedziałem ogólnie. Idealnie dostałem na cymbał, nie? No, ja tam na jeden dzień będę. Na jeden dzień na pewno. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że niektóre levele wyglądają bardzo ładnie, a niektóre levele wyglądają średnio, nie? W tym Toy Story. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale tak jest. Teraz się zaczyna Toy Story. Dobra, dobra, ty. Zobaczymy. Aha, tu już była ta. Checkpoint, kurwa! Ty, z czego ja dostałem? O, dzień dobry. Siema, Jubienkę, ostrzyj, cześć. Dzień dobry, co tam? Jeden z niewielu atrakcji. Bo to aż 3 dni będzie. Ja zobaczę na ile mi się uda wyrwać, wiesz? Aha, z tego dostałem. Widzieliście to? Przeskakujesz z linki od razu na strzałę i dostajesz na cymbał. Co za pojeb to projektował, nie? To jest gra od 3 roku życia. Czemu ludzie wyrastają na frustratów? Nie wiem, nie mam pojęcia, ty. No co jest, ty? Wyskakuje na przeciwnika od razu. Skok wiary trzeba zajebać jak w Asasynie, no nie wierzę w tę grę. Wolno od czwartku? Elegancko, tak trzeba żyć. Zazdro fest. Dobra, teraz... Teraz muszę wyskoczyć i się złapać w odpowiednim momencie. To jest... A do czwartku? Jaka to jest pojebana gra? Oj, trudne, trudne się wylosowało. Bez kitu, nie? Napisy końcowe i od razu Dominiczek do wazonu, nie? Najlepiej. Ja tu na pompę dostaję, kurwa, non-stop.
Ty, nie wiem, jak ja mam się tego złapać, nie? A co to za skorpion boży? Ja się boję tu poruszać, nie? No, trudne się wylosował fest. Co jest? Thank you. Dziękuję bardzo, panie Wienka, jest za subika. W moim bucie jest wąż. W mojej kierce jest słodzone etap. Dziękuję bardzo za subika. Drugi miesiąc, kurde, pana, dziękuję bardzo. Mega milusia. O, znowu będzie hat. Ale jestem w szoku, że jest taki poziom tutaj, nie? I on już coraz szybciej biega, ty. Oj. Czajcie, że ja będę musiał zapamiętać ten level, żeby go przyjść idealnie, bez stracenia żadnego życia? Już mi się podoba, nie? Aj, kurwa, zapomniałem, że tu jest jeszcze jeden przed tą miską. Oby jakiś następny level był spokojny i przyjemny, błagam, kurwa. No chciałbym. A i tak bym dostał damage, tak bym dostał damage. Zajebiste. Fajne, fikuśne z jajem, nie? Nowe nie znałem. Uff. Koniec levela. Tylko mam jedno życie, nie? Więc trzeba poznać następny level porządnie. Kiedy seed? Seed został zawołany przez swoją matkę, oddał Anety, dał chudemu szansę, aby rozejrzeć się po pokoju za bazem. Co mogło go tam spotkać? Nieznane dla chudego, lurkując w ciemnych... Bitwa Mutant Toys. Baz jest dziś w pokoju Seeda i trzeba go znaleźć. Ale trzeba uważać na rzeczy. Jaki chudy? Woody to znaczy co innego. Ale w polskim dubbingu było chudy, nie? A łódź co znaczy? W sensie co, drewniany? O, boy. Jest to zwód. Aha, no to może dlatego nie przetłumaczyli tego na polski. I co spocenie jest? Ociupinkę. Tak już przyznam bez bicia, że tylko ociupinkę. W sensie do ogarnięcia jest chyba. K
Kodzik, wiesz co, próbowałem i tam pojawiła się jakaś szansa na jego pokonanie. No ale szkoda czasu, ile się można na tym, wiesz, tam spuszczać, nie? Jakiś hantelek? Ja nie wiem, który to mam iść tutaj. No widziałem, że gdzieś w Azji butlega na Nessa zrobili, nie? Swoją bitch. Będzie trzeba. Dobra, bo zaraz tutaj ten level się kończy i lecimy od nowa poprzedni. Non-stop damage, nie? Oh boy, to będzie długi stream. Iha. 3, 4, 5. Zabierz to sobie tutaj. No ten kod bardzo się przydał, to jest ostatni kod, więc... Jak słyszę tą muzykę. Ta gierka trochę mi jednak chyba zepsuje opinię o tym, o tej story, że to takie spokojne, fajne, kurwa. Wiadomo, nie? Nie mów kasztanowi. O czym? Spoconec story bez kitu, no. Nie ma dla ciebie, bo jesteś bezdomny. To ja bardzo często przytaczam, ale kiedyś był taki chłop, Janek Łoś się nazywał, w uniwersum Konana, i on był bezdomnym i raz powiedział, to ja idę do domu. Przepiękny cytat, Boże. Dobra, tu mogę sobie pozwolić na utratę jednego życia. To inaczej chyba w ogóle nie będzie dawało rady, szczerze mówiąc. Tyle napierdolone przeciwników tutaj. Ja nie mogę tutaj stracić żadnego życia, nie? Ja muszę oszczędzać na późniejsze poziomy. Jest młodzik, który podmienia. O jego. Ależ to, nigdy tego nie przejdziesz? No nie wiem, zobaczymy. Skoro udało się przejść już 2/4 gry. No zobaczymy. Fajnie by było. Ale tu musi być pixel perfect tutaj, nie? No, tutaj to się zgodza akurat. Siema, Siger. A tu się trzeba zatrzymać w pewnym momencie. Siema, siema, co tam? W którym momencie ja będę przeskakiwać, nie? Giga tego nie kminie.
odpowiednim, no. Dobra, już mi nie zależy zbytnio. Dobra, tu mogę tak przejść. Tutaj się w połowie zatrzymać, dobra. I wracam do grajdołka. A z tego grajdołka, elegancko. Czekamy, czekamy. Dobra, one more time. Dobra, teraz spróbuję tak, że przycisnę na ilu życiach mi się uda. I zobaczymy. Iha. Czyli jakiś progres jest, ale... Tak, nie za duży. Baben. Awful. Awful gierka. Gra dla dzieci, ty śmiechu warte. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. No to dzień dobry, zapraszamy. O, tak my wszyscy grabasz. Aj, zraszowałem, mogłem zaczekać chwilę tam. Ja nie mogę, no kurwa. O Jezu, ale jest gówno spocone. Kto im kazał tyle oponentów tu napierdolić, ty? Ja nie mogę. Oj, oj. To cię dzisiaj jestem człowiek zawał, nie? No nie powiem, deczko ich poniosło tutaj. Dobra, teraz jest hat. Oby się nigdzie nie wyjebać. Siema bajero, siema, co tam? Nie ma jakiegoś żyćka gdzieś. Ale by się przydało. No, coś tam poszło do przodu, ale i tak jest giga ciężko dalej, nie?
No i ja nie mogę, kurwa, i życie do tyłu. No... się przepalił, chłop, styki popalone. Ciężka gierka, tyle powiem. Zdziwiłbym się, jakby była łatwa. To jest coś, czego się spodziewałem po tej grze, nie? Serio. Wam coraz szybciej biega. No w ogóle kiedy będziesz leciał Monster in My Pocket? Wiesz co? Ja po tej story chcę przeskoczyć na jakiś nesowy temat. Więc... może? Może, może? Ze spocenia na spocenie, wiesz? Dobra. Kurwa, teraz się tam dostać do tego baza, ty. Jak tu też wszystko nadupia teraz non-stop. Dobra, przejdę tędy dołem. Ja pierdolę. I... tu się nie da wskoczyć. Co za gówno. Aha, i tu jest pająk, tu jest puszka, nie? Trzymaj się, kurwa, byku. Ja pierdolę. Zobaczcie, ile ty jest szans, żeby dostać na cymbał, nie? To jest... ja nie mogę. Jaki tu masz czas reakcji, ty? No kurwa mać. Ale gówno. Przeskakujesz ze spoconej platformy na platformę, na której jest trzech typów, nie? No nie wiem, jak czytałem i wiem, jest ile osób się odbiło od tej gierki, to chyba nie kwestia tego. Siemaczku, dzień dobry, co tam? Dobra, tu jeszcze jedna pucha Pepsi Mana. Jeszcze raz. Cierpliwość, klucz, powtarzasz ten... No tak, dokładnie, nie? Dokładnie, Krzysztof, to jest jedna z tych gierek, gdzie musisz się nauczyć leveli na pamięć. Jak się nie nauczysz, to nie graj, nie? Tak jest. Zajdę dalej. Aha, niżej muszę zejść. Tak więc niestety to jest jedna z tych gierek. A kompletnie się nie spodziewałem, że gierka dla dzieci od PEGI 3.
będzie taka przepiękna, nie? O kurde, dziękuję bardzo. Mega Milusio, 9 miesięcy, przyda się, dziękuję bardzo. Mega Milusio. Let's go. Teraz to i tak jest krzychu pół biedy, bo przed chwilą był taki boss, który no był ciężki do pokonania i po nim wyświetlił się ostatni kod w grze, nie? Więc no niby teraz i tak jest pozytywniej. Kiedyś jesteś wydawcą zalego, który sprzedaje tę historię. Spocony Rafael 96. I życzysz miłej gry bez kitu i paczkę chusteczek bym dorzucił takich nawilżanych. Stosunek czas gry coraz lepsza. No tak jest, właśnie dlatego jak ja mam zawsze bekę, jak ktoś mówi na przykład, nie wiem, a kupiłeś gierkę na Mega Drive'a za tyle pieniędzy, a longplay trwa 30 minut. A później siedzisz na jednym levelem kurwa 2 tygodnie, nie? Au! Dobra, jednak trzeba góry trzymać tutaj. Więc tam ocenianie gierki po longplayach czy po How Long To Beat to jest inna para kaloszy. W ogóle ja się chyba tu muszę na górę dostać, nie? Nie wiem jak. Trzeba rozcykać ten level. Aha, dobra. O matko. To na 90 stosuje się inne kryteria. To znaczy... Ja pierdola, co jest? No ekspertów nie brak, tak jest, no. A później pytasz, a grałeś w to? Nie, ja na YouTubie oglądałem. Dobra, dobra, to się w ten sposób przechodzi. Aha, to. Dobra, ale już jest progres, nie? No tak, to się w ogóle inaczej ocenia, nie? Siema, Swifo, dzień dobry. Witam pana z wioski. Piwko już wypite, żona zbita. Chyba zgubiłem się teraz. Zapomniałem, co chciałem zrobić. No ja widziałem, Krzychu, że to Hogwarts Legacy, że to jest gigasztos gierka, tak? Kurde, oglądałem u Parisa Platynowa i god damn! To jest naprawdę, kurwa, dobra gierka. Jaki? Kto to wymyślił, ty? Ale zrobiłem sobie spacer z browarkiem w ławie, jak taki... Damn. Mega dobre. O kurde, Bela. Szatałcik. Pan Mystus. Hollow. Dziękuję bardzo za rajcika. Siemanko, co tam było grane? No i smek, jak ktoś lubi Harry Pottera, to sztos mocny. Hogwarts żyje, cały czas coś do roboty. No i elegancko, bo ja zawsze pamiętam, za dzieciaka zawsze chciałem tą kukierkę, że można sobie polatać po Hogwarcie i coś porobić, nie? I bardzo mało kierek to tak umożliwiało. Ja pamiętam, że do Czary Ognia tylko grałem w Harry Pottera. W końcu coś jest na rzeczy, nie? I właśnie widziałem tam u Parisa, że on stworzył swoją postać. Latasz po tym Hogwarcie, z każdym można pogadać. No coś niesamowitego, nie? Ale się zakręciłem jak licznik od wody, ty. Oj, to będzie ciężkie.
na PS2 wszystkie patrony to open worldy. O, to muszę obczaić tę wersję na PS2 może. Easter egga w Mafii? A którego? Ojojoj. Dobra, lecimy od początku level Seeda chyba. Jo, lecimy od początku. Z misją w hotelu? A rzeczywiście, oni tego easter egga nawet później, ten... Nie, nie zrobiłem bossa. Ja wpisałem ten kodzik, jak go wtedy pokonałem offstream. Więc... No, on jest jakiś... Kurwa, nie do ogarnięcia, nie? Raz go pokonałem i wystarczy. Szkoda, że offstream, ale no cóż. Password. 3, 4, 2, 5. 5. Jest mega dużo smaczków sekretu, wszystko się rusza. To jest pierwszy tytuł tego studia? Ja pierdolę, to gigadop start mają. Damn. Oby tak dalej. Czy pierwszy taki duży? Oni takie małe gierki robili. To może Grow Street Games też kiedyś zrobi jakąś dobrą grę. Spoko, spoko, panie Sufał, trzymaj się tam. Bo Grow Street też małe gierki robiło. Oni głównie robili gry na licencji typu auta, to tak tą gierkę na PS2. Aha. Siema Marcinuszka, dzień dobry, co tam? Kurde, non stop damage, nie? Non stop damage, ja nie mogę. Siema Kozol, dzień dobry. Ultimate Combat na SNES i Genesisa też portowali. Ej, to długa ta firma. Trzymaj się, Mestus. Dziękuję bardzo za rajzika, paput. Łącz powiem Marcinoszka, że też stałem kawa i od razu, wiesz, po cenie od samego rana, nie? To jest taka gierka, że ona ma ci zająć pół roku, nie? No, troszkę pchnięty do przodu. O, bossa i jeden level, nie? Ale to i tak jest jeszcze, wiesz, sporo do końca. I masz tylko 5 żyć, nie? Od teraz, do końca gry. Jest 5 leveli zostało, czy tam 6? A... Jest 5 żyć, nie? Więc ja muszę giga te levele na pamięć poogarniać, nie? Bo inaczej nie ma opcji. Typowa stara gierka, nie? Albo na pamięć, albo wcale. Ja już nie wiem, kiedy ja tu dostaję damage, a kiedy nie. Gryffindo! No, to ci mi już śliny teraz brakuje, Marcinuszka. A co dopiero... O Boże. Ja pograłem 2 godziny, to się tam wszystko żyje. Spoczko, panie Zoro. Luzik, luzik. Dzięki bardzo, jak coś to się odezwę. Jakbyś coś miał. Nawet większych pointów nie wczytuję. Już tyle razy powtarzam ten level. Ja dostałem dem i ja nie mogę. Non stop, kurwa, zewsząd. W tym levelu nie do... Muszę zobaczyć, czy jest jakiś no hit run, nie? Tutaj.
czemu można chodzić w nocy? Czy nie można chodzić w nocy w Hogwarcie? Ty, tam jest żyćko na dole. Tylko jak ja mam się tam dostać? Ej, ale tam jest żyćko na dole. Wait a second. Nie, no co ty, tam się nie dostanę, nie ma opcji na Mariole. Au! No ci powiem, chyba, że tutaj to się ciężko nie denerwować w tej gierce. Jak non-stop dostajesz damage z czapy, nie? Siema, Komodo. Nie, to raczej nie jest kwestia wiary, bo wiesz, troszkę udało się tej gry już przejść. Wreszcie nadzieję zostawiłem w Pac-Manie albo w Crashu 4. Siema, siema. No, to chyba nie warto ryzykować. W takim razie. Fuck! Dobra. Znaczy trzeba ten level wymasterować po prostu, nie? Zresztą będzie jeszcze dużo okazji, żeby go wymasterować. Albo będziesz na plusie, albo na zero. Prędzej na plusie oczywiście. Wiara w siebie. Dobra, let's go. Kuba, czemu ty żeś mnie na giełdzie nie pierdolnął w cymbał, jak kupowałem tą gierkę? Czemu on się tak kładzie? No bo Sid wtedy wchodzi do pokoju, on wtedy, wiesz, udaje, że jest zabawką, nie? I wtedy Sid go przypala, jak kurwa w filmie. Oj, to Toy Story to jeszcze chyba z 2 tygodnie będziemy męczyć, nie? Przy dobrych wiatrach. Gdyby żyć było więcej, nie? A nie, 5,5. Jak w Crashu na przykład, 90. To bym przeszedł. No ja bym dostał wtedy na pewno dużo damage'a, nie? Musisz zmienić macę, za 2 tygodnie rozjebiesz tę grę. Zobaczymy, zobaczymy. Nie masz co nastawiać, chociaż wiesz co? Bardzo dużo, a propos tam wiary w siebie, jeżeli chodzi o przechodzenie gierek. Bardzo dużo wiary w siebie dał mi Terminator 2 na NES-a i na Sega Mega Drive. To były tak dwie gierki po prostu spocone i się udało, że to... Kwestia czasu, tak jak mówisz, Krzyku, nie? Wszystko można przejść, tylko trzeba się napocić i skupić. Wszystko jest do rozjebania. Ty, zoba na to, co się tutaj dzieje? Takie gry były na kwadrans? No, bez kitu. On sam biega? Nie, ja go steruję. Sterujesz tylko lewo-prawo, nie? Znaczy biega sam, tylko sterujesz lewo-prawo. Ja kiedy już zmaksuję Crasha 4, to miałem psy. No bez kitu. Jak uda ci się zmaksować Crasha 4, to naprawdę szacun. Znaczy wiesz, to ja już powiem, że teraz jestem zadowolony, bo ten pierwszy level pęka, tu już jest trochę tego drugiego odkrytego. Więc wiesz, nie ma tragedii, nie?
mucha wlatywała? No oczywiście. O Boże. Tak więc no nie da się ukryć, że to Toy Story jest ciężką gierką, nie? Ciężki kawałek kurwa chleba, nie? Dobra, ostatnie życie. Tempesta. W moim bucie jest wąż. Ciężko jest wylądować od razu, nie? Kucnąć i strzelić w niego, nie? Bo to jest tak, że lądujesz i on wtedy już idealnie do ciebie wraca, bo ta półka jest taka niziutka, nie? No tu się nie zabija mobków, nie? Tutaj są ale to jest bardzo fajnie rozwiązane, no bo wiesz, tak jakby jesteś zabawką i nie zabijesz zabawek, nie? Giga fajnie przekminione według mnie. Aha, i tu już dostaje damage, ale wtedy to zleciało już pod kątem. Ja pierdolę, no. Jedynie co mnie dziwi w tej gierce, że jest na przykład noc i quest się zaczyna w dzień, to masz opcję na questie kliknąć czekaj. Co za poświęcenie dla questa, że czekaj z czasu w jednym miejscu. Siema, to jest ono chrupanie, to akurat klasyczek chyba jest, nie? Już teraz się chyba trzeba przyzwyczaić, że nawet na konsolach chrupie. Siema, panie Deso. Dzięki, panie Zoro. Zobaczymy, zobaczymy, co się uda. Oh boy. Czego nauczyć? Jak banować Kubę. Ocenia się, no. Kurde, no, bez kitu. Spadłem na tego, kurwa, cudaka, nie? O mój Boże. A dobra, to trzeba robić w ten sposób. Dobra, I get it. Zapamiętane. Siema, panie Grabczas. No, coś tam pękło, dziwo, w końcu. I to nie była moja psycha. Zobacz, ile tu jest opcji na dostanie na cymbał, nie? Rozkołysać na tych hakach? Ty, a wiesz, że spróbuję, bo ja zawsze się ich puszczam, ale nie pamiętam, czy... Czy można się było na nich rozpuścić? Od automatu do zabawek? Nie, dosłownie jeden level Lucida, który i tak będę powtarzał Grabczas, więc... To jest gierka, że cały czas powtarzasz te same levele, nie? Nie, wiesz co? On się łapie i się puszcza w locie, nie? No, powiem ci, że wyborny dzisiaj jest Deso, poziom spocenia. Bo masz 5 życiek i albo ci idzie, albo ci nie idzie, nie? Siema, Skill Drive. No, dzisiaj ja wiedziałem od razu, że się trudne wylosowało, nie? No, Pac-Man to jest chuj, bo tam masz życia i zapisane stan gry na memorce, nie? Tu nie masz nic. Znaczy, tu masz ten kod na ten, nie? Od levelu Seeda. Kurde. Klocuk the Game? A co to jest Klocuk the Game?
A, grocuch. No dzisiaj będzie, będzie. Spokojnie. Dzisiaj będzie jeszcze grocuch. Dzisiaj będzie mental breakdown, nie? Bo po tej story odpalam na chwilę grocucha jeszcze. Na tak na godzinkę może. No, 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 dzisiaj będzie mental breakdown, nie? Dzwońcie do choroszy. No, udało mi się jeszcze bardziej wyskilować tego buga w oknie, nie? Więc... Siema, Losik. Jak horror? Troszkę tak. Jakbyś trochę podkręcił jeszcze paletę i dodał jakieś mroczne dźwięki, to bez kitu. Coś w tym jest. Dzięki, przyda się. Ty, ale ja tego nie kminię tutaj. Grocuch to jest Grouch, taka gra RoboQuest z roku 2000. Kozwol ją kiedyś wybrał i ona była tak niedopracowana, tak średnia, że ją porzuciłem i... Teraz mam serię, że wracam do gierek, które porzuciłem. Więc... Wesoło jest. A, teraz jak wstanę, to ten pająk mi zajebie w cymbał. Więc jest grubo, nie? Ale mnie ciekawi, czy to jest gra typu, że chciała być jakaś inna albo coś. Wiesz co, nie wiem. To miała być chyba taka platformówka dla dorosłych, ale... Dużo rzeczy nie wyszło, nie? Jak to zrobić? Nie mogę... Teraz nagle... Magicznym sposobem nie mogę tam wskoczyć, nie? No ja nie mogę. Garpszarp się nazywa, ma dwie części. Sounds good, man. Mogę to jakoś inaczej przejść? Muszę się tutaj spuszczać nad tym. To jest strasznie ciężkie. Jo, muszę. Tam jest checkpoint. Oh boy. Tak blisko, tak daleko. Trzeba wymasterować haczyki, no. Właśnie to jest ciężkie, bo... To jest ciężkie, bo w pewnym momencie tam... Nie, musi to być giga wyczute. Jak to jest, kozło, specjalnie dajcie obraną grę. Każdy widzi, że jest zła, każdemu... A kilku naszych kupiło. To jest... Syndrom swojej sławy, to tak samo... Nie wiem... No jakby to powiedzieć, czekaj. Na pewno też... Nie polecałem nikomu Crash Admin Sanity, a bardzo dużo osób mówi, że ograło, nie? Więc... Znaczy jo, wiesz co, Klausik, teraz się trudne wylosowało. Bo trzeba na takich Paukersonach się utrzymać. X-koma, ale klasyczek. No jak to się robiło? Jak ja to zrobiłem? Jak ja to ogarnąłem tutaj? Kiwuś, ja wiem, że Patrycja wyszła i... że u ciebie już psycha siedzi na butli od wanisza, ale się uspokój, byku. Tak? No. Mam wrażenie, że zainteresowanie grą skoluje się z poziomem spocenia twoim. Ludzie chcą zobaczyć, gdzie są gry lepiej niż... No, tak jest też, nie? Bo parę osób odpaliło właśnie Twin Sanity po tym, jak mówiłem, że kurwa nie odpalajcie tego. Aha, dobra, ty olej jest... Dobra, chyba już mi się przypomniało, jak to zrobiłem. Ciekawe, kto mi Twin Sanity wybrał. Ale tu musiał być jakiś chujec. Straszny. Twin Sanity to jest usem, który nie powinien istnieć. Tak jest. Zgadzam się w 100%.
Kurde. Ty no, nie mogę tego ogarnąć. No i tak jest, ci powiem. Że tak ciężko wyczuć, w którym momencie tutaj... Tym bardziej, że tutaj się nie puszczasz, wiesz, nie puszczasz się przyciskiem, tylko musisz poczekać, aż chudy zrobi pełny ruch, nie? Kurwa, ostatnie życie. Wiecie co, nie przejął się i bardzo dobrze. Jaki fart, że postać nie ma obrażeń od upadku. Kurwa, Zoro, nie podpowiadaj im, bo jak się nagle okaże, że tak jest, to wiesz. Dobra, 3, 4. Która jest 12, 12 zaraz. Dobra, jeszcze z godzinę spróbujemy. No bo nie wiem. Dobra, ja zaraz wrócę, tylko postaram się przejść ten level bez większego damage'a. Dobra. Non-stop damage. Non-stop dostaje na dziurę. Nie wiem skąd. Chciałem mówić, że tu pamiętam, że się trzeba zatrzymać w odpowiednim momencie. Pamiętam, że w jakiejś gierce takiej... Aha, w Mafii nie było i w Ojcu Chrzestem nie było... Chociaż może w Mafii było, ale w Ojcu Chrzestem na pewno nie było obrażeń od upadków. Pamiętam, że w Ojcu Chrzestem dwójce można było spać z najwyższego budynku i chłop nawet nie miał animacji spadania, tylko stał się z bronią. Ale która gierka? Mafii mówisz? Aha, to jest historia, co ogrywasz. No nie wiem, to są tutaj guściki, nie? Panie. Spróbować to życie, ale wiesz co, to musi być... Ja nawet nie wiem, od której strony tu zacząć. No bo to są jakieś haczyki, ale czekaj. Dobra, od prawej jest haczyk, ale czekaj. Tylko tu chyba jak spadasz dosłownie. Ten system haczyków to jest jakaś kurwa sraka, nie?
Ale to nie jest pierwszy raz, Krzychu, bo w pierwszym levelu... W pierwszym levelu było coś takiego, że można ci chociaż było na piłce odbić, nie? I zdobyć to i się cofnąć. A tutaj to ja nie wiem, kurwa. O kurwa! Co tam, Kiwuś? Co tam byś chciał? Sprawdziłem ten moment na roleplay, to naprawdę się pod tas tylko poddaje. Spoko, Klausik, wiesz, z deszczu pod rynnę, nie? Jak to się mówi. Możesz sobie pójść pączura? Dobra. Challenge na dziś, spróbować ogarnąć ten level z bazem, nie? Z tym ratowaniem go teraz. To jest mój challenge na ten moment. Spróbuj się nie zesrać challenge. Na podłogę challenge. Myślałem, że Kiwi mnie zaczepia znowu. Ol, by go zabiła ta strzałka. Dobra. Ja nie mogę. Au! Zaraz wrócę do czatków, tylko staram się chociaż checkpointa zaliczyć, bo... Dobra, wiecie co? Za chwilkę wrócę. Iha! Let's go! Czeka coś jeszcze bardziej przejebane. A co? Co tam się zapowiada? Jakiś grocuch? Grocuch Boży? Dobra. Spróbuję full focusa zajebać teraz. Ta muzyka. Aha, w sensie, że później jakiś poziom jest spocony. Ja pie... Let's go! Dawaj, Klausik, kiedyś to history challenge. Bo chłop ma zaufanie do mnie. Tak mi się wydaje. Mam nadzieję.
No to też, nie? Jakbym ją upierdolił, to coś by oznaczało. God damn. Co, że coś innego drgnęło, co? Klausik, co? Przewidziałem cię, co? Skurwibąku. Nieprawda, na pewno. Oj, oj. Zoba, ile tu jest szans, żeby na tutel dostać, nie? To jest niesamowite. Oj. Tutel. Jakby się zastanowić, to kogoś wyzwać trzeba to. No tak, trochę tak, trochę tak. Dlatego zakończmy temat. Ten skok wiary jest giga awful, nie? Yeah. Ty prawie cały level bez stracenia życia. Kurwa. To jest, jak ta gierka jest, w sensie ona jest trudna, ale jest tak rozbudowana, nie? Z czego on się tak śmieje, ale kto? On mówi hat, 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 jest, że jest gorące. Nie, że się śmieje. Kurwa, Klaus 12, on już pijany jest. Hat, hat, hat! Klausik, stary pijany ty. Z czego się tak śmieje? I ja. To ja zachodzę, że to ja jestem starszy. Rzeczywiście. Jeszcze nie jest tak, że im dłużej biegniesz bez kitu, ej, ale mogli coś dodać, jakiś taki pasek spocony i że musisz się wyrobić jeszcze w czasie, nie? Widać, Krzychu, że dużo spoconych gier grałeś, bo już przewidujesz taktyki. Bez kitu. 28 lat jednak robię. No, bez kitu. Już do wazonu można się pakować. Hot, hot, hot. Siema Gabriel, dzień dobry Mirabelka, siema siema, co tam u was? Czuję, że za parę lat zrobimy jeszcze sobie Spoconing the Gabe, nie? I bez kitu na przykład w intrze siedzi, jest jakiś dom streamerów retro, gdzie każdy gra w jakąś spoconą grę i wciąga nas jakiś portal i musimy się z tego wydostać. I będzie kombo wszystkich takich zjebanych mechanik. Mega dobre, nie? Ja to widzę, ja to widzę. Dom streamerów, dom retro streamerów. Chyba nie muszę mówić, że ten portal będzie taką dupą, która nas wciągnie i zrobi. Takie, dobra, nieważne. Już mnie poniosło, już mnie poniosło. Har, har, har!
powoli dochodzę do siebie. A co, jakiś ciężki weekend był? A może na zlocie turniej spoconych gierek? O mój Boże, to awful by było. Każdy by grał w swoje Nemezis najbardziej spoconym levelu. Ale zajebiste, Klausik Beskitu, no. O co to koniecznie chodzenie po linach i przepaści jak w Zeldzie, no? Beskitu. Po minucie to tylko Zoro, nie? Tylko jedynie trudno by było ogarnąć Jagera w 16 bitach. Zrobiłoby się jakiś taki level latany i że gierka ci totalnie nic nie mówi i akurat miałeś chronić statek albo jednego nie rozwalać, nie? Tak będzie. Dobra, mam 4 życia. Damn! Jeszcze tylko ogarnąć, kurwa, te latanie na tych linkach, jak w Zeldzie, bez kitu. Uff. Siema, pan Pernikiel. Czy dzisiaj trudny level się wylosował? Ta cała gra to jest jeden trudny level. Czemu każdy ma kubek z Kiku Pepko? Bo to chyba, wiesz co? Chyba jeden kontener się rozpierdolił w całej Polsce i oni to pozbierali i sprzedawali wszędzie. Tam widziałem, że Łajsik ma takiego z Yoshi, nie? No, Łajsik ma z Yoshi, no. A, bo ty, Klausik, wszystko podpierdalasz. Byś coś swojego ogarnął, a nie. Uff, już się spociłem, ty. Ciekawym jest, że jedynie tylko wersja tej gry jest na SNESie, ale, panie Deso, uważaj teraz. Wersja na SNESa ma 2 wycięte levele i nie ma cutscenek. Wersja na Sega Mega Drive jest lepsza. Wiem, że nikogo to nie interesuje, ale... Taki fun fact z dupy. Mnie? A kogo? Tracę swój cenny czas egzystencjalny na tą grę, więc chyba mnie interesuje. Z wczoraj, czekajcie, spróbuję wam znaleźć. Nadal mamy taką konfę wrestlingową i tam coś właśnie wleciał temat streamów. Czekajcie, spróbuję znaleźć tą wiadomość, co kumpel napisał. Aha, bo to trzeba znaleźć w tym. Znaleźć w lokalizacji, w konwersacji. Rafał, o, chyba tam było coś takiego napisane. Kiedy robimy tę grę? Ty, no nie, kuś. Dobra, znajdę tą wiadomość i wstawię na Discorda. To było z Bakusia? Nie, z Bakusia nie. Jak, do jakich gazetek było dodawane gierki? Spocone? Muszę szukać po frazach, nie? W konwersacji. Cyce spocone. Spocone pachy. Kurwa, takie są ten, teksty w konwersacji. Cyce spocone, to nie to. Gierki. Hasło gierki. Gierki. Chyba nie ma. Chyba będę musiał poszukać. Paint. Bo coś było, tekst, że to w Paincie gierki robione są. Dobra, nieważne, kiedy indziej znajdę. Przecież zrobienie 32 pikseli na ekranie nie może być takie trudne. Dobra. Teraz spocone
akcja. Ty, ja nie wiem, w którym momencie mam się puścić. Tutaj trzeba... Nie no, mam 4 życia, Klausik. To nie powinienem się wypierdolić teraz. Kurwa, i powiedział to Miyagirody i wpadł w przeciwnika. Bo właśnie to jest coś takiego, że on zamiast się złapać tej powyżej, to łapie się tej poniżej i znowu wracam w to samo miejsce, nie? Mam giga scenariusz na film edukacyjny. Jest pomysł na aktywność na zlocie. Matko Bosko, panie Zoro. Niesamowite. No no, tylko właśnie ja nie wiem, Klausik, w którym momencie, wiesz, to ogarnąć, nie? Bo to nie jest takie... Hup-siup. Ja nie wiem, jak... przecież ja to godzinę temu robiłem, nie? No dawaj, powiedz mi, bo ja nie wiem. Kurwa! Bo ja chcę tego checkpointa zaliczyć. Dobra, Klaus, spierdalaj. Sam se ogarnę. Nie no, żartuję. Tam trzeba od razu wciskać. Tu chyba na dole. Tam na dole była chyba ten checkpoint za skrzynkami, nie? Gości, ty ludzie, ja ogarniał ten level powoli. Kurwa! Aj, kurwa! Kurwa, let's go. Aha, chyba tutaj muszę. Wy sobie nawet nie wyobrażacie, jak to jest kurwa randomowo tutaj, nie? To jest tak randomowo. To jest tak randomowo się tutaj łapać. To już chyba końcówka. Wiesz co? Zostało chyba z 4 levele. Kurwa. Ale się kurwa spociłem, ty. No, ja ci powiem, że ten krzyżak to całe lata tutaj, nie? Na jakimś padzie od Pegasusa to nie ma opcji.
Gra z definicji trudna, ale idzie się nauczyć, no. Dokładnie, dokładnie. Kurwa! Tu dostanę damage i padnę, patrz teraz. Dobra, już jakoś to mamy ogarnięte. To chociaż tyle. No bez kitu Mirabelka będzie trzeba ogarniać jakieś... jakieś kolabo z Rexoną. Co tam kibuś się stało? Co tam? Atencji potrzebujesz, co? A stary w tej story gra. Najgorzej. Teraz nie wiem, czego tam się dalej spodziewać. Dziękuję bardzo, panie Klausik. Wierzę, wierzę. Aha, aha, dobra, mam checkpointa tutaj. O, dzień dobry. Siema, wysuszone, dzień dobry, co tam? Dobra, tu trzeba jakoś wskoczyć z szafki chyba. Albo przeskoczyć wyżej. Jasne, dziękuję bardzo, ja je później dodam wtedy po streamie. Thank you. Bo teraz Giga Spoconet się tu wylosowało znowu. Ale powiem wam, że bez kitu jest tak ciężko na tych haczykach to poogarniać, ale już wiadomo, o co chodzi. To już mamy ogarnięte, więc damn, progresik, nie? Ojej! Ja pierdolę. Przepraszam, kibusie. Jo, bez kitu, nie? Ze spoconej gierki na spoconą gierkę będzie przeskakiwando. Professional Toy Story Gamer, nie? Bez kitu. Chyba se wpisze tak na Instagramie. Do bio. Co teraz? Okej. Co ja tam miałem zrobić, kurwa? Jak nie wyskoczyć jak najdalej przed siebie? Czemu ja dostaję od tego damage? No zaraz się zesram. Dobra, ale jest przynajmniej jakiś progres. Sounds good, man. Ta muzyka jak kurwa w Chinatown, ty. Thank you.
I ja pierdolę, jaki jestem dobry. Niedziela Boża, przestań przeklinać. Przepraszam, rzeczywiście. Znaczy wiesz co, ja i tak zaraz będę powtarzał ten level od początku Seeda, bo no mam ostatnie życie i trochę nie do końca wiem, o co tu chodzi teraz znowu. Tudzież zaraz padnę, nie? No bo co tu można innego zrobić? Czy ja bym się teraz... Kurwa, jak ta gierka nic nie mówi, ty. Teraz nie wiem, czy mam się opuścić na dół, czy wypierdolić do przodu jak najdalej. Jak myślicie? Bo jak wywalę znowu do przodu i spadnę na jakiegoś pająka, to jest paput, nie? Jak żyć? Ankieta Boża? No to lecimy. Na dół. W bok. Dokąd jedzie? A tam w locie nie ma uchwytu do haka? Ej, Marcinuszka, bez kitu. Ale chyba nie, nie widziałem tam. Dobra, ankieta wleciała, nie wiem czy w dół, czy w bok. Zaraz zobaczymy, ty, bo to jest giga ciekawe. Ale na dół? Chociaż na dół też by można było się opuścić, bo może coś tam by było. Kurwa, trudne pytanie. Mamy jeszcze sporo czasu, mamy jeszcze trochę chęci, to spróbujemy jeszcze raz do tego podejść. Skok w bok, oczywiście. A jak? Czy jest tam jakiś haczyk? Ale bez kitu to by było Marcinuszka. Giga spocone. Jakby się okazało, że trzeba skoczyć w bok, zaufać gierce i się złapać jakiegoś haka, nie? Czy by była jakaś patologia wręcz. Cały loto mnie po prostu w bok, dobra. Dobra, skok w bok, ale muszę uważać. Dobra, ostatnie podejście. Czajcie, że ja dostaję damage od zabawek, które są powyżej mnie. No ja nie mogę. Kto to tak to stworzył? Wina czatu? Nie, ja absolutnie nigdy... Nigdy nie... ten... Nigdy nie obwiniałem czatu o nic. Ewentualnie czasem jak zaufałem głupio i wyszło głupio, to się denerwowałem tylko. Ale to był max. Ty, którędy ja mam wrócić tutaj? Ha, nie ma drugi powrotu. Ale super. Ale super, utknąłem. A dobra, w ten sposób. Jak ktoś zrobił no damage runa w tej grze, to według mnie jest pojebane, nie? Ole. Aj. Thank you.
Łap się! No, dokładnie chudy, w ten sposób. Takich strających puszek nie da się przeczekać albo rozwalić. Nie, no musisz idealnie w czasie tam przejść, nie? Raz, dwa, o pierdolę. Półtorej levela, dwie godziny, nie? Bo przeszliśmy dosłownie jeden level i pół drugiego. Ja! Iha, to co jeszcze raz? Dobra, dwie godziny dopiero. O, to było potrzebne. Let's go, lecimy dalej. Ale długo tam zabawiłem w tamtym poprzednim poziomie, ty. Siema Maciek, cześć, cześć, co tam? Teraz przez to ten poziom wydaje się jakiś taki spokojny. Czasu, no. Walki w nocy były oglądane. A to jakaś gala była, czy... A ile to jest continue? To co widzisz tam na czapeczce. Masz 5 żyć i poput. Aha, UFC. Oglądane było. Elegancko. Tak więc masz 5 continuousów i hasło. Ale to jest, ale to jest sraka, nie? W sensie próbujesz przeskakiwać, idealnie pająk podchodzi do krawędzi, a z drugiej strony leci fireball na ciebie, nie? Ja pierdolę, to jest jakaś kraina de besty. Piwuś, pimpuś, uspokój się, pyku. Dobra, do 14 spróbujemy to history. A zobaczymy do 14, co się uda z tym cudem. Nie no, co ty. A może jakiś progres wejdzie? Aha. A skąd wiesz? A może jednak się uda coś tam sprogresować? I ja nie mogę. Na początku stage'a już dostać tyle damage'a. Co do no hitrana, nawet nie próbowali na speedrunie. Te gwiazdki dają to, że jak zbierzesz ich, nie wiem, 100 ileś, to pod koniec levela dostajesz nie całe życie, nie całą czapeczkę continuousa, tylko dostajesz jedną gwiazdeczkę życia. Dokładnie, nawet się nie opłaca tego zbierać. Siema Slamowir, witam, witam. Kiwi ma tak zwany lęk separacyjny i Patrycja wyszła z domu i ja bym tu mógł zrobić szpaget i salto do tyłu. On i tak będzie smutny. Więc fajnie. Fajnie, że ci wystarcza moja obecność, Kiwi. Bardzo fajnie. Czuję się doceniony.
na widok, to czy dokładnie, co w ogóle bez dwóch zdań, nie? Ciąg by mnie za chrupki sprzedał od razu, nie? No, właśnie powiem ci Slamowi, że to już jest raczej takie ostatnie parę leveli, nie? Dosłownie, nie? Tylko, że no teraz to już jest tak poziom podkręcony, że aż szkoda gadać, nie? Witam, Tigan Trigger, nie wiem czy tu byłeś kiedyś. No, nawet psy już depresję mają, nie? Ale jak ty wychodzisz z... Wajs, Patrycja, to już się smutno? Nie. W sensie, no, na pewno tam chwilę się pokręci, ale nie tak jak Patrycja wyjdzie, nie? A jak Kiwi wychodzi, też wam jest smutno? No, będziemy musieli go na tydzień zostawić, nie? Bo jedziemy w góry na majówkę i Kiwi na tydzień zostanie. Ciekawe, czy będzie lot rakietą? Chyba będzie Slamovir. Nie, wiesz co? On stan. Sprzedajemy go do siostry Patrycji na tydzień. Gdzie sam na chacie, ty? Aby nie było do czego wracać. Tu porozpierdalał. Jo, zrobię... Nie sprzedaję psa, zrobię to jak typowy Polak Rodak, który jedzie na urlop, przywiązuje psa w lesie, paputnie. Dawny jebane. Jo, streama by wam robił. A kto tak robi? A mało słyszysz o takich akcjach, Kuba? Że ktoś jedzie na urlop i przywiązuje psa w lesie i go zostawia? No właśnie. W końcu jakiś content by był, no. A nie, tam chłopco grać nie umie, ty. Yeah! Albo wydupię w jakimś randomowym miejscu, dokładnie. Bierzesz psa i jesteś w szoku, bo trzeba się nim opiekować, nie? Ludzkość to jest jednak ludzkość. Kamera na plecy Yellow. No będzie trzeba. U nas jest hotel dla psów. I to nawet rasowe zadbane. Ludzie nie powinni mieć kurwa niczego. Zresztą niektórzy to się dziećmi nie potrafią zająć, a wymagać od nich jeszcze dbania o jakieś zwierzę, nie? Kto by pomyślał, nie? Dobra, guys, jest ogromnie duża szansa na nie stracenie życia w tym poziomie. What the fuck? Yeah. Hot. No, bez kitu, powinien być test na ruchach. Bez kitu, no. Coś w tym jest. Bez kitu, właśnie widziałem jakiś filmik na YouTubie, że właśnie coraz częściej sprawują się te rzeczy z Idiokracji, nie? Że to była parodia, a powoli do tego zmierzamy. Ale to jest cheesy fest, nie? Że masz tam przeskoczenie i chcesz jak najszybciej przebiec, a tam idealnie ci spada ten, jakie to jest cheesy, nie? Co za kur... O, full.
No co ja gadam, ja ten level będę miał jeszcze tyle razy okazję przychodzić, że ja to zapamiętam w końcu, nie? Z komedii zrobił się dokument, naprawdę, no. Coś w tym jest. Więc no jedyne co można zrobić, to jest pod kątem. Aha, no, czy nie wyłączyć ewentualnie. Ciap, ciap. On męczy zabawki tylko dla zabawy. Będziesz miał już 10 godzin w tej gierce? Na chillu. Powiem ci, że już czasami niektóre levele tak często powtarzałem, żeby się ich na pamięć nauczyć, nie? Bo to jest dopiero jak pozna się na pamięć, to dopiero tak jakby gra się zaczyna, nie? Dobra, wyjebane tam. Tak więc no... Z 10h na pewno już jem, Maciek, jak ja dzisiaj 2 godziny siedzę. Dobra. O Jezus, jak sobie przypomnę te haczyki. Masz zajawkę, gra na tyle. Nie powiem ile, bo może spoiler, a ty grasz się w któryś stream. No wiesz. Trzeba cisnąć. Co ile się dostaje hasło? To jest ostatnie hasło, jakie dostałem w tej grze. W sensie są 3 hasła w grze i to jest ostatnie, jakie zdobyłem po szponie, nie? Więc już więcej nie ma, więc zaczynając od poprzedniego muszę już dojść do końca gry, nie? Na 5 życiach. Sounds good, man. Ja w Zeldzie już 35, a dopiero świątynia... Wiesz co, ja nigdy nie grałem w tą Zeldę, ale... No domyślam się, że jest długo i ciężko, nie? Szpon pokonany, no... Trudne się wylosowało. Ogólnie kompilacja ciężkości, nie? Tak więc to history, polecam z całego serca. Zobacz co się tu dzieje, tu pucha leci, tu coś tam ty. A ty dzisiaj do pracki, Kuba? Ale skill, gościu! Aha, bo to jest maksimum już. Ja chciałem jeszcze dalej iść. Gościu, co ty myślisz, że kurwa z pierwszej łapanki jestem? Patrz, jak się tu się grała. Kurwa. Łap się! Wow! Tak, tak będzie, Kuba, to history. Bo ja kiedyś grałem w to history 2 i odpuściłem, więc jest w czyśćcu tak zwanym. Więc to history 2 będzie na pewno, nie? O! Siema, Harmonia. Siema, co tam? No ja też już nie naliczę ile tu potu, ile już potu i łestu poleciało po nogawce. Kiwikson, uspokój się, no. Grocuch już zrobiony? Nie, grocuch dopiero będzie, Harmonia. Dopiero jeszcze pocimy się tutaj, nie? Tak więc najlepsze przed nami.
Kiwi, Kuba pisze, żebyś się uspokoił. Spocona gierka? Bardzo. To jest kolejna stara gierka, która nie wybacza nic, nie? Aha, i teraz mam ostatnie życie. Sounds good, man. A co tu trzeba było zrobić? Co tu było? Dobra, mamy checkpointa! Idę się wydobyć, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Dziękuję bardzo Tiagan Trigger za followka. Witam, dzień dobry. Kiwi. No, Kiwi pierdolca dostał. Co tu było takiego spoconego, że ja tego nie ogarnąłem? Aha. Jo, zaraz. Jak się uda zrobić ten level, to zrobię kakri. Aha, tutaj trzeba przeskoczyć. Aha, tu były znowu jakieś spocone haczyki, dobra. Kurwa. Jakim cudem można dostawać damage od osoby, która jest wyżej, no kurwa! No bo to się zesrać idzie, nie? Aha, dobra, tutaj jest... Kiwi, uspokój się. Dobra, teraz muszę ich jakoś uniknąć tutaj, żeby się tam złapać. Ja nie wiem czemu chudy nagle nie chce strzelać pod kątem, nie? Nagle zatracił tę szlachetną tudzież możliwość. Aha, tu haczyki się dopiero zaczynają, zapomniałem. Ja pier... Dziękuję, Kuba. Ja już mam mental breakdown tutaj, nie? Ja już czuję, że tutaj jest, kurwa, już... Tu ja się nie dziwię, że ludzie piszą, że odpuszczali tą gierkę, nie? Dobra, i teraz najbardziej w prawo jak się da. Czy tam trzeba polecieć i w odpowiednim momencie się złapać? Czy ja dobrze widziałem? Że to jest jedyny sposób... Jest bas!
zbuguj się jakoś. Bas. Aha, trzeba się cofnąć i po półkach wejść. Altagra, to jest smród zajebany. Co oni odjebali w tej grze? Dobra, ale już przynajmniej wiadomo, trzeba spierdolić jak najbardziej na prawo, wtedy się cofnąć po puerce, i do baza. I jest koniec levelu, jest gra. Let's go! Spocone gówno. Aha, dobra, dobra, poczekam sobie na tego pajączka. Na środek wylądować. Ja najbardziej skoczę w prawo i wtedy się cofnę. A widzieliście jak to zrobiłem? Uniknąłem kurwa pająka. Pająka, nie pająka ty. Bajonga. Nie słyszałeś nigdy o bajongu? Ty, no ja nie wiem, ty, jak tam się złapać. Kurwa mać, no. Wszędzie łatwo wchodzi, ty. A tutaj... O Jezus, oful. No, dziękuję bardzo, panie Daszu, za miłe słowo. No jakiś taki dziwny ten fragment jest, że tam nie idzie tak wskoczyć ideolo, nie? No ale... Jakby mu się srać chciało, tak jak mi, podczas grania w tę grę. Dobra. Ty, skoczyłem na tą... Ty, czekaj. Że gra mu się nie podoba? To jest idealna recenzja tej story, nie? Morda chudego. Ty czekaj. Aha, dobra. Ty kurwo. Co jest? Ja pierdolę. Ja nie wiem, czy ja mam przed tym, za tym dzieciakiem z tą głową, ja mam po prostu iść przez siebie, bo on tak jakby mnie w ogóle nie atakuje, nie? Więc chyba właśnie full time pizda w prawo i cały czas karate chopa napierdalać.
Ajajaj. Dziwny jest ten skok tutaj. Nie ogarniam go fest, nie? Może gameplay taki sobie? Czy ja wiem, czy gameplay jest taki sobie? Musiałbyś chyba obserwować tą gierkę od samego początku, bo tutaj gameplay się non-stop zmienia, nie? Tutaj się ciągle coś innego dzieje, nie? Więc akurat pod względem gameplayu to jestem chyba pod największym wrażeniem. Szczerze mówiąc. Dobra, ja poczekam, aż oni sobie pójdą na drugą stronę. O, właśnie. No tu przecież będzie jeszcze wyścig z Mario Karta przecież na ten. Gierka mi zaspoilerowała przecież w trailerze. Znaczy w demo, nie? Że będzie wyścig z Mario Karta. Więc... wow, ja jestem rozjebany, nie? No, 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 widziałem, bo tam jest coś takiego, że jak zatrzymujesz gierkę w menu głównym i zostawiasz ją na odpowiedzi długo, to ona ci gameplay pokazuje. Tylko szkoda, że pokazuje ci kurwa gameplay z całej gry, nie? Ale nie pamiętam, czy będzie latanie rakietą, nie? To sobie zostawię tą nutkę niepewności. Aj! Aj! A, tu checkpoint jest! Tu jest checkpoint. Dobra, kurwa, zraszowałem ty. Dobra, ostatnie życie. Trzeba spróbować chociaż... dojść do następnego poziomu i zobaczyć, co nas tam czeka. Kurwa. Co ja robię? Ale odjebałem. No on mi się nie chce łapać czasami, ja nie wiem. Kurwa, sakurno. Siema, panie Skeletor. Dobra, jeszcze raz. Jak już udało się dotrwać do baza i tam już jest na pewno koniec levelu, nie? Wydostajemy się z bazem. No tak, ja przecież wiem, jaki będzie następny poziom. Uciekanie przed psem na deskorolce. To w tej historii wyszło w takiej formie tylko na Mega Drive'a? Wiesz co? Chyba tak, no bo to wyszło na... chociaż na kompa jest jeszcze wysuszone to history. Więc musiałbyś sobie poszukać. Bo podobnie już później to przeportowali na kompa. Z tego co widziałem. Jak cię denerwuje to Mega Drive'a z tej historii, musisz mi je oddać. No właśnie, ja czasami odpierdalam taką manianę, że tracę życie tam, gdzie nie powinienem. Wygląda lepiej? No tak, ale nie ma paru leveli i cutscenek. Wygląda troszkę lepiej, to racja. I stawiam, że muzykę też ma lepszą, nie? No to wiadomo, snesik, nie? Więc pewnie muzyka też jest lepsza. No, 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 dokładnie, dokładnie. Bo oglądam, jak ktoś na Twitchu przychodził. Aha, no spoko, spoko. Debil jest na fest? Akurat wiadomo. Znasz się co? Sega wygląda dojrzalej. Kurde. Kupiłeś dwa egzemplarze Hogwarta?
Aha. Ja to tak zrozumiałem. Że znowu kupiłem Hogwarta, ale jakbyś dwa razy kliknął, wiesz. Kup teraz, nie? Ale Krzyś mówi, jak i tak tam chrupi. Aha! Wszędzie, wszędzie chrupi, o! A zobacz, zobacz Kuba, takie to history. Tu nic nie chrupi, tu wszystko przepięknie działa, nie? Patrz. Cyk, pyk. Ja czekam, aż go naprawią. Typowa nowa gierka, nie? Dlatego, no dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Wszystko zapaczowane, jak nie przez firmę, to przez fanów. Dokładnie, dokładnie, Klausik, no. W retro masz 30 lat na naprawienie gierki. Dobra. Ty, ale zcheezowałem poziom. A ty masz Switcha, Kuba? A skąd ty miałeś na to pieniądze? Ach, tak myślałem. No to ładne tutaj wymianki lecą. Nie mam pytań. Hot, hot, hot. Ale... Ale giga pogers, bez utraty życia, ty. Wcale nie gram tego levelu 85 raz. A ty za to płacisz? Chudy się dopala. Halo, mówi Andy. Tu jak się z Pizza Planet dojeżdża. Chudy się dopala. Nie, ja nie wiem, kto podpalił. Sida nie ma w domu. Ciekawe, czasami tak jest. No właśnie te hitboxy to czasami tak jest. Są takie jakieś takie dziwne, powykręcane. Czajcie, że ja to teraz robię w 5 minut, a wcześniej zajęło mi to półtorej godziny? Kurwa mać. A na chuj ja tu wyżej wskakuję, jak już jestem na miejscu. Jak nie powinieneś, to dostajesz, no. Chud jest z drewna czy z plastiku? Ty nie, nie pamiętam. Pamiętam, że jest tylko dziecięcą zabawką. O kurwa. O, i teraz też powinienem dostać. O, dostałem, kurwa.
psycha mocna, to i wymast... No, dzisiaj tak, dzisiaj psycha jest strong, nie? Rzadko kiedy jest. Ale dzisiaj, no... Dzisiaj powiem, że zaskakuje samego siebie, nie? Jeżeli o to chodzi. Lejsów strągów, no. Ostatnio właśnie zjadłem dwie paczki hot pepperoni. Wyspany to też. Powiem ci, że właśnie dawno też przecież miałem te 3 dni przerwy teraz, nie? Siemanko, Bartnord. Witam, dzień dobry, co tam? Bo ostatni stream nie pamiętam, kiedy był. Przypomnijcie mi. W czwartek miałem dentystę. W środę był ostatni stream i to jeszcze właśnie z tej story spocone. Kurde, chyba nie wrócę o 14. Będę stał godzinę na dworcu czekając na pociąg o 19. Co? O kurwa. Wstałem właśnie. O panie. To ładnie, żeś dniówkę zajebał. Z panda. Dobra, mamy checkpointa i mamy 4 życia, nie? Damn! Aha, no straka już. Ciężko jest momentami. Kurwa, no. On chłop czasami strzela pod kątem, czasami nie. Jak mu kurwa kapelusz leży, nie? Dziwne to jest strasznie. No soba, co tu się dzieje? Siema Maciek, dzień dobry. Ja nie wiem, czy ja tam... Dobra, z tej strony rozbieg muszę mieć chyba. Kurwa, końcówka etapu i jest najbardziej przesrana. Nie, nie kminię tego, nie? Jakim cudem? Bas! Lecę do ciebie! Byczku! Chodź tutaj, spierdalamy stąd. Spierdalaj z mojej ziemi. Dobra, jednak dostaję damage cyłu. Ale nadal to jest mniejszy damage, jakbym się miał do niego odwracać. Ja pierdolę. Dawaj pas, musimy się stąd wydostać. Chudy, tak naprawdę nie jestem kosmicznym strażnikiem, jestem tylko zabawką. Bas, posłuchaj mnie. Ty i ja nie jesteśmy tylko dzieciństwem zabawką, jesteśmy zabawką Andy'ego. A ty jesteś jego ulubioną.
I to wszystko bez kitu, te save state tak by ratowały dupę gra w czas. Seed. I jego złowieszczy śmiech podnosi rakietę razem z bazem. Houston, jesteśmy gotowe do odpalenia. Seed zabiera baza na zewnątrz. Kurwa, cały się trzęsie, cały lotom, nie? W tej grze. Seed zabiera baza na... Dobra. Hood dogaduje się z zabawkami. Aha, z Mutant Toys. Musimy uratować dobrą zabawkę i potrzebuję waszej pomocy, proszę. Zabawki ci pomogą, ale musisz do baza dostać się na skudzie. Na psie Seeda. Ja pierdolę. Koniec, to jeszcze z 3 levele do końca arbuzik zostały. Użyj rollera, aby wydostać się... Co? O matko, o matko! O matko! O matko! O chuj! Co? Ja pierdolę! Ale to będzie spocone! Muszę uważać na psa, który biegnie za mną i muszę patrzeć przed siebie, żeby w nic nie trafić, nie? O, ja pierdolę. Spierdalaj. Kurwa. Kurwa, te rakiety, ty! Dopiero checkpointa zaliczyłem. Jeszcze bomby! Kurwo! Goni mnie pies, strzelają rakietami, napierdalają bombami. Co jest? To jest ewidentnie najtrudniejsza gra, chyba w jaką kurwa kiedykolwiek grałem na ten moment. To jest pojebane, co tutaj się dzieje. Goni mnie pies, unikam puszek, strzelają granatami, brakuje atomówki, bez kitu. Dopiero zaliczyłem checkpointa, czaisz? No Terminator był ciężki, ale był krótki, a to jest tutaj jest długa gra, która cię non-stop męczy. Komandos przed odkryciem czołgu też był trudny, ale tam miałeś zapis i mogłeś się zastanowić. Tu nie masz zapisów. Tu zapierdalasz. Teraz dostałem jakiegoś checkpointa z czapy.
O kurwa. Gra dla dzieci bez kitu. Ja bym robił sobie state'y przy każdym poziomie. Ja ci powiem, że ja na pewno też. Jakbym cisnął na emulatorze i była taka opcja, to bym nakurwiał na save state'ach i no by huczało. No jest progresik, jest, a i tak jestem z siebie zadowolony, szczerze mówiąc, nie? Bo jest, dzisiaj pękły 3 levele do przodu, nie? W sumie. Raz, dwa, trzy, 3 levele do przodu. Jeszcze jakby się tą deskorolkę opanowało. Teraz jakby się opanowało te levele z całymi życiami i na deskorolkę by się przeskoczyło, to wydaje mi się, że to jest do ogarnięcia. I później chyba zostaną dwa poziomy. Więc no. Spoczyk, krzyku. No jest, jest progres. Też według mnie. A ja bardzo rzadko tak twierdzę. I też nie mam czegoś takiego, że siedzę teraz te 3 godziny w tym Toy Story i ja ogólnie byłbym wyjebany z butów, nie? Ale teraz nie czuję jakiegoś takiego zmęczenia, nie? W sensie, że nadal jest siła, żeby spróbować dalej. Więc... Damn, lecimy dalej. My wczoraj w Left 4 Dead próbowaliśmy 5 godzin przejść. Właśnie ja się dziwiłem, co wam... Czemu 7 godzin żeście siedzieli, nie? Ale się finalnie nie udało, przeczytam, że się udało. No to jakie tym razem, to następnym, nie? To też jest złota zasada. O kurde. Gdyby tu było trochę więcej życiek, nie? W sensie, no nie, więcej niż 5, no kurde. To by było tak do porobienia. A tak naprawdę jest giga ciężko, bo... Nic się tak nie ogranicza w tej gierce jak życie tutaj, nie? Oj, 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 dobra, to jest jakiś ran niepyknięty. Jeszcze raz. Ale wiesz, że zapewne gierka jest trudna, krótka. No jest, 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 oczywiście, że jest. 3, 4, 2. Ja sobie pójdę zaraz kawę drugą zrobić. Let's go. Ojojoj. Aj kurde. Ale ten level jest giga wymyślny. Ciekawe jakby mi teraz poszły te pierwsze levele. Chyba z zamkniętymi oczami bym je przechodził, nie? Iha! Myśli, że mogło... No, no w sumie jo, dawno ich nie spamiętałem, a tutaj mam przecież wszystko... Wszystko zapamiętane, nie? Co się tu dzieje? O ja, idealnie! Dobra, zaraz wracam. Kurde! Trudne, trudne. Jeszcze raz...
Dobra, jestem. Ile progresu dzisiaj zrobiliśmy, wiesz co? 3 levele. Z czego warto zaznaczyć, że zostały nam chyba 3 levele, no bo co mogło zostać? Przejażdżka na psie, która jest do zrobienia, jeżeli będziemy mieli odpowiednią ilość zdrowia. Później zapewne będzie latanie rakietą. I ostatni poziom, stawiam, że będzie wyścig za ciężarówką przeprowadzkową. I będzie koniec gry. Tak mi się wydaje. Nie kumam czasami, jakim cudem raz dostaje damage, a czasami nie. Jest giga dziwne w tej grze. To jest najlepsze, że to są levele na 3 minuty już teraz, nie? Teraz. A! Jicha! A, właśnie chciałem mówić, że gdzieś tutaj jest przerwa, żeby nie dostać hita. Dobra, to jedno życie mogę tu stracić, bo jednak ten level nie jest jeszcze opanowany aż tak do końca. Ale te skoki wiary niektóre to jest... awful. Yeah! Dobra. Lecimy. Let's go! Hat, hat, hat! Kurwa. Że tak powiem brzydko. Czoło przyjarał mnie kark. Czekaj, zaraz wrócę, uwaga. Ty, a ono? Ale nie, tył głowy mu przyjara tutaj. O, baben. Dobra, teraz muszę zrobić no defrana. Bo ja te dwa levele będę musiał zrobić tak, że tracę maksymalnie jedno życie, żeby zachować resztę na później, nie? Bo dopiero wtedy ten gameplay ma sens. Z dwoma życiami to nawet nie ma iść co na dalsze levele, nie? Chyba, że w końcu może na następnych levelach by się coś trafiło, jakieś żyćko. Dzięki, Klausik. Trzymaj się, Kuba. Dziękuję bardzo za odwiedzinki. Trzymaj się tam, paput. Już niepotrzebnie straciłem jedno życie. Kurwa, i tak dostałem damage. Chciałem się cofnąć. Ja z jakiej okazji dostałem damage? Giga nie kołam tych hitboxów tutaj, nie? I o tak było łatwiej, nie?
Let's go, to baza teraz. Kurwa. Ja nie mogę. Ojojoj. Dobra. Już element zmęczenia wchodzi, już to czuję, nie? Kurwa, mówiłem, że nie jestem zmęczony i nagle już się offul zrobiło. Wow! Idealnie. O, właśnie chciałem mówić, że trochę odjebałem, bo straciłem strasznie dużo żyć. Dobra, ale zobaczymy, może uda mi się ogarnąć jakiś pattern na ten. Na tego piesała. Jesteś tak zboczeni, piękna dewiacja, no. Wiesz, nie może być cały czas za spokojnie, nie? Trzeba się podenerwować trochę. No dla mnie się liczy to, że dzisiaj się udało zrobić jakiś progres, nie? Siema człowiek odskocznia. Witam. Siema, co tam? Aj. No, powiem ci, że ogólnie ta gierka ma vibe giga spocony. Aha, dobra. Ten skok tutaj, nie?
Aha, dobra, i mam ostatnie życie, więc tam na pewno jakaś zabawka mnie zaatakuje, jest paput, nie? Ajajaj. Chyba chłopaczek się z tyłu nie doczytał. A nie jest, ale z tyłu jest bardzo. Kierka jest niemożliwa po prostu, nie? Nie mogę wyczuć tego skoku strasznie tutaj. Strasznie mogę wyczuć tego skoku, zaraz się mi to połączy. Tutaj nic nie będzie, jakiegoś żyćka dodatkowego? Nie. No, żyćko dodatkowe, ty chłopca się rozmarzył. To jest story, żyćko dodatkowe. Pora umierać. No, zaraz będzie pora umierać, dosłownie. Próbuję ogarnąć sobie ten skok tutaj. Skoro i tak już jest przegrane. Stąd bym nie ogarnął? Nie. Ty, no ja nie ogarniam tego skoku. Strasznie tutaj. To jest najgorsze, że trzeba przychodzić te levele non-stop, nie? Kurwa, jakby nie było, można było kodów dać co level. Jo, bo wiesz co, bo właśnie ja już mi się włączył ten mindset taki, że wiesz, że o, trzeba oszczędzać życia jak najbardziej, nie? O nie, już przegrałem, o, coś tam, nie? Więc to też bardzo nie pomaga. Siema Kajso, dzień dobry, co tam? O, to bycze spanko. Dobra, fajnie jakby mi 3 życia zostały na tego psa, nie? A co w tym złego? No nie, że pół dnia już masz ze sobą.
O ja, kurwa mać. Non stop damage, nie? Najoryginalniejszą streamerkę na Twitchu, a co robi? Oczywiście. Jak gdyś widziałem jakąś babcię, która w Skyrima grała. Nie pamiętam jak się nazywała. A co ma innego do roboty? Beaker. Jest strasznie spocona. W sensie, o Boże, teraz powiem ci, Cave Soul, od 3 godzin siedzę i masteruję dwa poziomy i trafił się trzeci level, gdzie jedziesz na deskorolce i uciekasz przed psem. Ja pierdolę, co tam się działo. Lecą na ciebie rakiety, musisz unikać puszek, goni cię pies i napierdalają bomby, nie? Więc no, czemu masz w nazwie transmisji, że nigdy w to nie grałaś? Arbuzika, widać jakbym kiedyś grał w tą grę, ja ciągle siedzę w tym samym poziomie. Więc można łatwo się pomylić, nie? Więc w sumie ja cały czas mogę zszokowanego udawać, nie? No grałeś ostatnio, ale w ten level nigdy nie grałem. Znaczy nie, no ogólnie zamysł jest taki, że no nie znam tej gry, nie? Jakbym na przykład grał w Total Overdose, to nigdy to nie wpisałbym, że nigdy w to nie grałem, bo grałem w to 30 razy. W tej historii nie grałem nigdy. Kurwa. Więc to bardziej o ten zamysł mi chodziło. Aha, dostałem damage od czegoś. No mi się wydaje, że będziemy taką generacją dziadków, że wiecie, tak jak tam jakieś stare baby latają po aptekach opowiadać coś tam, to my będziemy siedzieć i grać na kompie po prostu, nie? No, bez kitu, nie? Życiu mogę stracić na ten. Na psa muszę mieć 3 życia, nie? Hat, hat. Ja nie mogę, kurwa mać. I elegancko. Hat, hat, hat. Chyba sobie zrobię przerwę właśnie na spacer z Kiwim. Wrócę i spróbujemy jeszcze tej story przejść. Thank you. Kurde, dziękuję bardzo panie Drozduch. 9 miesięcy, siemanko, co tam? Siema Pompi. No to jest temat, który może dzisiaj by się zamknęło, nie? Przy bardzo dobrych wiatrach.
To jest posrane, że to stoi na środku, wystrzeliwuje, biegniesz w prawo i masz kurwa dwie przeszkody jeszcze, nie? Ja pierdolec. Niesamowite. Co? Dobra. Skończy, to się umyje. Jeszcze musiałem głową przypierdolić, no nie wierzę. Jaka to jest trudna gra. Ojej. Speedrun, gościu, jak ja ledwo tą grę ogarniam teraz. Co to kurwa było? Aha, teraz nie dostałem damage'u, nie? Super, zajebiste. Kickboxy kurwa światowej klasy. Ja wiedziałem, że żeby nie zaczynać tego tej story, bo to będzie gruby temat, nie? Coś tak kurde czułem w kościach. No ja mam takie przypuszczenia, Suifał, że z level z psem, level z rakietą, level w gonieniu za tym i koniec gry. Nie oglądałem longplaya, ale takie mam przypuszczenia, bo widziałem te takie cutscenki z tego, z dema, nie? Ja pierdolę, to jest tyle oponentów, tu się non stop coś dostaje, nie? No kurwa mać! No widać, że im zależało, żeby ta gierka kurwa trwała 80 lat, nie? Jeszcze ten boss piesełowy, no kurwa, przecież jest jakaś przesada już totalna. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jo, haki opanowane są. Jeszcze właśnie jakby gierka chociaż dawała jakieś dodatkowe życie, wiesz, za przejście levela, przecież to jest, miałoby taki sens. A masz na 5 życiach przecisnąć całą grę, nie? Prawie. Ha. To fajnie masz kurwa. Rozpieszczony współczesnymi grami. A jaka była współczesna gra, w jaką ostatnio grałem? Bo nawet nie pamiętam.
No, postaram się dzisiaj, ewentualnie sobie zrobię przerwę na spacer z Kiwim. Wrócę i zrobię drugie podejście, bo teraz już czuję właśnie, że jest takie... Tutaj też ten skok jest jakiś taki dziwny fest, nie? Też go giga nie potrafię wyczuć. No co jest? Życie mu daj, może jeszcze kontynuację, no. Dokładnie. Może byś sobie zapisać chciał. No. Dzisiaj to i tak jest progres życia, nie? Jeszcze raz se pieseła spróbujemy. Agor, słyszałem, że nas lot w tym roku przychodzi rozjebać wszystkie gry, w których my się męczyliśmy. O kurde, chętnie to zobaczę. Skąd tu się kontynuacje bierze? One są poukrywane na mapach, znaczy poukrywane na mapach. Raz na trzy poziomy są gdzieś schowane, ale w tym razem jest w takim miejscu, że no nie ma opcji, że tam doskoczysz, nie? Bo to grozi utratą życia, więc stracić życie, żeby zyskać życie, to no. Ta głowa dziecka, to było mega creepy, nie? Za dzieciaka. Wypierdalaj. Dobra, teraz. Teraz dymesy są, nie? O ja pierdolę. Teraz to jest w ogóle. Ja pierdolę. Kto wymyślał ten poziom? Spójrzcie w ogóle, teraz jak macie gdzieś w otwarcie w drugiej karcie, przełączcie chwilę tutaj i zobaczcie kurwa jak ten poziom wygląda. Czy to jakiś debil tworzył? Gwiazdę, gdzie zebrałeś na początku? Gościu, ja tu gwiazdę gdzie zbieram w ogóle, bo jest awful. Puszka wypadła przede mną. Siemanko Rajdy, dzień dobry, witam na moim mental breakdown. Jestem już bardzo blisko zajebania głową w biurko. Dzień dobry, witam Rajdy, co tam? O Boże. No, jesteśmy już na końcówce gry i to jest gra dla dzieci, ale jest po prostu... O, o.
straszna jest. Z tak poziom trudności podkręcone. O Boże, jest tragicznie wręcz. Jest tragicznie. Mam ostatnie życie, goni mnie pies, spadają bomby, strzelają rakietami. Ja pierdolę, jest tragicznie. Dziękuję bardzo za donicika, Cobra Kai. Cobra Kai. Uczniowie Cobra Kai usiedli tyłkiem na swoim senseju. Ucz nas. Dobra, spróbujemy. Zobaczymy. Zobacz, co tu się dzieje, nie? Te bomby zadają chyba tylko damage w momencie, kiedy podskakujesz, nie? Kurwa ty. Tu jest dopiero drugi checkpoint. Siema Kaz, siema siema. Oh boy, to chyba spoiler jest. Okej. I nagle te bomby, nie wiem czy zauważyliście, one nie zadawały mi damage'u, nie? Jak byłem na ziemi. I nagle mi zadały. Jakim cudem... Dobra, ostatnie podejście i zrobimy sobie przerwę do wieczora. Bo... O, ja pierdolę. Kasz to siarsko zrobione. No ogólnie to wszystko jest to siarsko zrobione, tylko jest podkręcone. Zobacz, gdyby ta gra była ciupinka łatwiejsza, nie? Myślałem, że od razu poziom na desce będzie. Nie ma drozdu, zapierdalamy od nowa i no huczy. Ty, a jakbym... Dobra, ja potrzebuję 3 życia na psa, nie? To już od razu mówię, potrzebuję 3 życia na psa, żeby poznać level z nim, nie? Czemu do ciężkiej pizdy ja dostaję tam damage, skoro tam nic nie wylatuje? No to ci... Jezus Maria, no. Przebiegasz tam raz, nie dostajesz damage'a. Przebiegasz drugi raz, dostajesz damage, no. Ja pierdolę, co za hitboxy.
No, tak zrobię. Ostatnie podejście i idę z kimś na spacer, nie? Bo jest kurwa tragicznie. No dokładnie, dokładnie. To może pęknąć, ale po jakiejś tam przerwie, nie? Bo teraz jest naprawdę już popełnia tak głupie błędy tutaj, że to jest masakra. Tak więc ostatnie podejście, zobaczymy jak ta akcja się z piesełem kończy, bo mi się wydaje, że będzie ta akcja z piesełem i te ostatnie dwa levele pękną na jednym życiu, nie? Wcale mi się nie dziwił, jakby tak było. No bo jazdę samochodzikiem ogarniałem zajebiście, nie? Nie chwaląc się, więc... Tak więc wydaje mi się, że to końcówka może być cyk pyk, nie? Tylko teraz po prostu jest ten moment takiego przestoju strasznego. Nie, dobra, dobra. Robimy przerwę, bo ja dostaję już damage od rzeczy, od których nie dostawałem damage'u. Więc to już jest chyba wyższy level skupienia tutaj. Zaraz zobaczę, kto tutaj streamuje do rajda. I ja się pójdę przejść z Kiwim. Zrobię sobie obiad i ten. I wrócę ino słońce zajdzie. Bo ja dzisiaj chcę dokończyć to historię. Mi się wydaje, że to jest dzisiaj do zrobienia fest, nie? Szczerze mówiąc. Dobra, kto tu streamuje? Ze znanych osób chyba Zeniu. Trzymajcie się, uciekajcie do pana Zenia, a ja lecę z Kiwim. Do zobaczenia jakoś za godzinkę, dwie. Lecimy dalej z tym spoceństwem, nie? Tak więc do zobaczenia u Czeczena. Paput. Do zobaczenia niebawem.